Yes! Piękny, piękny finał! Na taki kosz czekaliśmy! Taka radość wybuchła po ostatnim gwizdku sędziego finałowego spotkania 16 Mistrzostw Polski Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych, które w weekend odbyły się na Placu Bohaterów. Drużyna z Nowego Dworka po raz czwarty z rzędu sięgnęła po mistrzowski tytuł. Mecz o złoto był wewnętrzną sprawą województwa lubuskiego. Rywalem podopiecznych Macieja Gurasa był oddział terapii uzależnienia w Ciborzu. Niewątpliwie nasz ośrodek dominuje w tej piłce ulicznej. Odbywają się treningi dwa razy w tygodniu. No i pewnie to przynosi efekty, jak widać na załączonym obrazku. A jeszcze w Zielonej Górze gracie to właściwie jak u siebie trochę. No tak, też jako ośrodek jesteśmy współorganizatorem tych mistrzostw. No i niestety nie jesteśmy uprzejmi dla innych. Późniejsi mistrzowie szybko objęli prowadzenie 3-0, ale gracze z Ciborza zdołali się podnieść i doprowadzić do wyrównania. Ostatnie minuty należały jednak do obrońców trofeum, którzy ostatecznie wygrali 6-3. Dla pokonanych to i tak największy sukces w historii ich występów na Mistrzostwach Polski Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych. Tak się układa ta piłka uliczna. Tak, to jest chwila, moment, traci się bramkę jedną, drugą, potem ciężko odrobić. Nie wiem, czego brakowało. Ciężko powiedzieć, czego brakowało tak na gorąco. Ja myślę sobie, że bardzo fajny mecz, doszliśmy po raz kolejny wynik, więc myślę sobie, że nawet niczego nie brakowało. Tak się układa ten mecz, tak się ułożyła piłka nożna uliczna. Trzecie miejsce dla Monaru Luta, który w meczu o brąz pokonał Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne Katowice. Trochę jest taka nutka też rozczarowania, liczyliśmy na więcej, ale trzecie miejsce to jest super. Jak te wasze granie tutaj wyglądało? Wy przyjechaliście z myślą o medalach, o mistrzostwie, czy... No to turniej czasami pokazuje, co się wydarzy, tak? No jesteśmy byliśmy aktualnymi wicemistrzami Polski, także liczyliśmy na finał. No ale to jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa, trzecie miejsce też fajne. Choć nie piłka jest tu najważniejsza, a gra toczy się o dużo ważniejsze rzeczy, jak zwykle w Zielonej Górze czuć było atmosferę wielkiego sportowego święta. Głośny doping osiągnął apogeum w trakcie meczów o najwyższą stawkę. Ale nawet podczas spotkań o medale twarda rywalizacja odbywała się z poszanowaniem przeciwnika. Reakcją na faul było słowo przepraszam, a gwizdek sędziego był wyrocznią, z którą nikt nie dyskutował. Zwycięzcami są wszyscy, bo ona była naprawdę fantastyczna. To znaczy dominował sport, taki prawdziwy, autentyczny, sport bez pieniędzy, bez żadnych przywilejów. I wtedy na pierwszy plan właśnie wychodzi ambicja, przezwyciężanie samego siebie, satysfakcja z sukcesu, umiejętność pogodzenia się z porażką. I to jest właśnie setno sportu. Tu przez te dwa dni to się odbył teatr namiętności, zwycięstwa, porażek. A żal, że to się skończy, ale sądzę, że za rok tu wrócimy i będzie równie świetna impreza. Po finale wręczono nominację do reprezentacji Polski, która pojedzie na Mistrzostwa Świata do Meksyku. W kadrze znaleźli się m.in. zarówno gracze mistrzowskiej, jak i wicemistrzowskiej drużyny.